na konferencję. Jest mi ogromnie miło patrzeć, jak zwiedzacie świat, jak uczycie się nowej kultury, kultury kraju, kultury pracy, języków. Macie takie możliwości. Kiedyś nie było, tak jak pani Mariola powiedziała. Wszystko zaczynało się w 2004 roku małymi kroczkami, a teraz proszę, podróżujecie, zwiedzacie, macie perspektywy pracy za granicą. Naprawdę super, bardzo się cieszę. Dziękuję dyrekcji, dziękuję Gronu Pedagogicznemu za to, że naprawdę tą naszą młodzież wprowadzacie w nowoczesny świat, tak? Dajecie możliwości, żeby mogła się realizować i spełniać marzenia, no i zdobywać doświadczenia. Także wszystkiego dobrego i życzę jak najwięcej projektów. Na pewno Gron prowadzący będzie wspierał. Dziękuję. Cześć, jestem Maciek, cześć Grzegorz, jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Pomocy Podstawowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestniczymy w projekcie Europe for Youth, współfinansowanym przez Unię Europejską. Odbywamy swoje praktyki za granicą w Portugalii, w miejscowości Coimbra, w ogrodach Porto Mondego. Zajmujemy się tutaj głównie pielęgnacją kwiatów. Grzegorz, jestem uczniem Zespołu Szkół Pomocy Podstawowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Obecnie biorę udział w projekcie Europe for Youth, współfinansowanym przez Unię Europejską. Znajduję się w Portugalii, w mieście Coimbra, w firmie ARL, która zajmuje się projektowaniem stron internetowych i naprawianiem sprzętu komputerowego. Cześć, jestem Mateusz. Chodzę do Technikum Informatycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Przyleciałem na praktyki do Coimbry w Portugalii w ramach projektu Europe for You, współfinansowanego przez Unię Europejską. Praktyki odbywam w serwisie komputerowym, gdzie moimi zadaniami są m.in. diagnozowanie usterek elektroniki oraz jej naprawianie. Cześć, jestem Maciek. Jestem uczniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Obecnie biorę udział w projekcie Europe for Youth, współfinansowanym przez Unię Europejską. Obecnie znajdujemy się w Portugalii, w mieście Coimbra, w której odbywam praktyki w firmie Anadvitel, która zajmuje się naprawą komputerów. Cześć, jestem Arek. Obecnie jestem w Portugalii, gdzie odbywam swoje praktyki zagraniczne. Projekt Europe for You jest współfinansowany przez Unię Europejską. Do moich głównych zadań należy przejmowanie towarów, sortowanie towarów, układanie towarów na półkach, wysyłanie zamówień, komplementacja zamówień. Ha ha ha!
Ale chciałabym powiedzieć, że wyjazd był naprawdę bardzo udany. A dlaczego? No, dlatego na pewno, że Portugalia to piękny kraj i tu nie mamy o czym dyskutować. Poza tym naprawdę fajna grupa młodzieży. No, myśmy ich naprawdę nie chwaliły do tej pory, więc dzisiaj ten moment jest taki, że naprawdę grupa była taka, że no nie było problemów. Wiadomo, drobne zawsze się zdarzają, ale było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Nie było konfliktów też w grupie, nie było konfliktów z nami. A my z Martą nie miałyśmy w ogóle konfliktów, więc było bardzo fajnie. Bezkonfliktowo przeszliśmy. Tak, na początku było oczywiście jakieś zawirowania związane z dojazdami, z praktykami. No ale już po dwóch tygodniach wszystko się ustabilizowało i w ostatnim tygodniu to też naprawdę było super. Też można było powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że w Portugalii to najważniejsze jest, co dla nas zawsze było, to się nazywało siesta, więc w tej chwili to się nazywa lunchtime. Więc to dla nich jest najważniejsze i nam chyba trudno było się do tego przyzwyczaić. No bo nie dość, że młodzież miała pracować 8 godzin, to jeszcze jak dochodził ten lunch time, no to ten czas się wydłużał. Więc te pierwsze może nawet nie 2 tygodnie, ale powiedzmy może 10 dni, to na pewno było dla nich trudne ze względu na to, że byli po prostu zwyczajnie zmęczeni. Bo wychodzili rano, nie przyzwyczaili się jeszcze do autobusów, które były bardzo niepunktualne. Bo potem naprawdę człowiek się zaczyna przyzwyczajać i już potem nie robiło to na nich wrażenia, że tam przyjechał pół godziny później, czy w ogóle nie przyjechał. A na początku to bardzo w sumie denerwowaliśmy się, myśmy się denerwowały, że ich nie ma długo, a oni się denerwowali, że zamiast już być w miejscu zakwaterowania, no to musieli jeszcze stać na przystankach. Ale potem jak to już tak okrzepliśmy, jak troszkę te emocje na początku takie nasze polskie opadły, no to już było bardzo fajnie. Ale dzięki temu, że oni byli zmęczeni, to my byliśmy potem. No, niestety prawda, bo naprawdę nie było, nie mieli siły imprezować do rana. Nawet jak nie spali, to było cicho, było fajnie. No żeby nie przechwalić, ale naprawdę grupa bardzo miła, bardzo zdyscyplinowana, bardzo taka jakaś w sumie życzliwa w stosunku do siebie. Zwiedziliśmy Lizbonę, zwiedziliśmy Fatimę. Dwa razy nad oceanem, no i jeszcze wycieczka z organizacji w Porto. No i jeszcze chciałam tak powiedzieć, że naprawdę młodzież sobie świetnie radziła w różnych sytuacjach, bo to, że pracowali dobrze, że pracodawcy byli bardzo zadowoleni, bo byli, bo my odwiedzając miejsca praktyk, dostawałyśmy same pozytywne informacje. No to nas jest tylko trójka, ale mówimy oczywiście za całe nasze grono, za całą naszą szesnastkę, więc chcieliśmy po prostu opowiedzieć w skrócie, jak naszymi oczami wyglądał ten wyjazd. Jak wyglądały wycieczki, jak wyglądała praca, jak wyglądał ogólnie cały pobyt. Zadowolony. Portugalczycy są ogólnie przyjaźni, ponieważ traktowali nas jak puchary. Każdym z nas się chwalili swoim znajomym czy klientom, że jak ja miałem na przykład w pracy, jak mnie dużo klientów było, czy my jeździliśmy do klientów, to mój szef pierwsze co to się witał z przyjacielem, ze znajomym i pokazywał na mnie Erasmus. To z Polski. I ja nie wiedziałem, co mam zrobić, bo do portugalskiego nie znałem tak dobrze. Ja mam ten problem, że angielskim nie posługuję się na takim dobrym poziomie, żeby się od razu zacząć dogadywać, musiałem trochę wygestykulować. Oni też nie potrafili dużo po angielsku, więc jakoś tam żeśmy się dogadywali. Nie było z tym dużego problemu. Szef mi pomagał z komunikacją, ale no, nie wiedziałem, jak mam się czuć, jak nagle 5-10 osób się na mnie patrzyło, bo ja jestem Polakiem. Proszę sobie wyobrazić, na przykład w moim przypadku było to samo. I stoi się na przykład którąś godzinę, już obsługuje klientów, jest cały sklep pełny Portugalczyków i nagle moja szefowa podchodzi: Polako, Erasmus. I ty jako młoda osoba za granicą, sama, bez rodziców, dopiero poznająca ten kraj, stoisz i po prostu nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, bo jest to bardzo, no, taka sytuacja niekomfortowa, ale znowuż bardzo fajnie, że to był dla nich jakby taki zaszczyt, że mogą nas tutaj gościć. Tak, i Portugalczycy nas traktowali
jak te puchary i starali się, no czasami jak nasze, jak dzieci, nie znając totalnie świata, ponieważ pokazywali nam, tutaj możecie coś zjeść, tu możecie zjeździć, tu możecie to zobaczyć, tu tamto, tu możecie pojechać, a tam byliście, a tu byliście, przyjedźcie tutaj, bo mamy święto, tu pięknie wygląda. Wszystko nam pokazywali, informowali nas na przykład, że miasto jest w budowie, ponieważ trafiliśmy na Quimbre, kiedy była praktycznie połowa rozkopana, przez to te autobusy się spóźniały, ponieważ nie miały swoich stałych kursów, czy przez co 5 km zajmowało im godzinę czasu, bo przystanek koło przystanku. I nasi pracodawcy traktowali nas przyjaźnie, jak żeśmy się spóźnili 5 minut, 10 minut, to nie było dla nich problemu. Na przerwach tym lunchtime starali się nam pokazywać. Mój szef na przykład nie zabierał na lunchtime, samochodem jeździliśmy do klientów, pokazywał mi całą Quimbrę, więc ja zwiedzanie Quimbrę miałem codziennie. Zatrzymało się czasami w 10 miejscach, w 10 razy w jednym miejscu, cały czas o tym opowiadał, więc to niesamowite przeżycie. I to trzeba też dodać, że to nie tylko pracodawcy byli mili, ponieważ ja, który jeździłem na swoje te trasy autobusem, jednym jak i drugim, poznałem też mnóstwo świetnych ludzi poza pracą, którzy też zawsze widzieli, że dojeżdżam, od razu zapytali, jak mi dzień mija, jaka pogoda w Polsce. Zaskoczyłem ich, ponieważ powiedziałem im, że w Polsce jest śnieg. To powiedzieli, śnieg, my nigdy takiego czegoś na oczy nie widzieliśmy. No i też, ponieważ ogólnie byliśmy w różnych miastach, jak tak było przedstawione na filmiku, z jedną zorganizowaną wycieczką, którą mieliśmy, właściwie to dwie, ale taką jedną wyjazdową, która była zorganizowana przez agencję, przez firmę goszczącą. To była wycieczka do Porto, gdzie mieliśmy tam przewodnika, dostaliśmy też jedzenie dzień wcześniej na tą wycieczkę. Wiadomo, dla nas było to trochę inne warunki, bo u nich to jest, powiedzmy, że normalne, ponieważ ten przewodnik nawet nie był zaskoczony. Dla nas to było trochę dziwne, żeby dostać jedzenie dzień wcześniej na wycieczkę, gdzie później chodziliśmy w upale, ale daliśmy radę, poradziliśmy sobie, zjedliśmy bardzo dobre jedzenie tam na miejscu. Jedliśmy tradycyjną taką potrawę, gdzie nawet moja szefa mówiła, że koniecznie w Porto, tylko i wyłącznie w Porto to jeść, czyli francezinie, czyli taki tost bardzo ostry i bardzo kaloryczny, ale bardzo dobry. No i oprócz tego, ponieważ trafiliśmy na bardzo super opiekunów, także jeszcze w Polsce nasze opiekunki zorganizowały dwie wycieczki. Zaplanowały dwie wycieczki, za które zapłaciliśmy jeszcze tutaj na miejscu, nie wylatując. Rodzice zapłacili. Czyli jedna wycieczka to była do Fatimy, ponieważ wspólnie stwierdziliśmy, że jest to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić i zobaczyć, będąc w Portugalii, nawet jeśli nie jest osobą wierzącą. Drugim miejscem była Lizbona, czyli stolica, no i stwierdziliśmy, że no będąc w Portugalii, a nie odwiedzić stolicy, no to trochę wstyd, więc grzech nawet. Więc Lizbona została przez nas teraz zwiedzona. Ucieczki, no i dwa razy byliśmy nad oceanem, gdzie po prostu to już była wycieczka w formie leżing, smażing, po prostu nic nie robienie. I mieliśmy wycieczkę jeszcze po Coimbrze z przewodnikiem, gdzie zwiedziliśmy dokładnie Coimbrę, czyli opowiadał nam o uniwersytecie, bo jest to jeden z najstarszych w Europie. Cały czas mieliśmy kontakt z tymi studentami, ponieważ tam w Coimbrze większość osób to studenci. Także jadąc do Portugalii nie mieliśmy tego kontaktu z Portugalczykami, tylko tak naprawdę z całą Europą, bo tam byli Francuzi, Czesi, tak, wszyscy tam byli po prostu. Bo jest to bardzo szanowany uniwersytet, więc każdy próbuje się tam dostać i właśnie to są osoby, które chętnie chwalą się swoim pochodzeniem, swoją historią, jak tutaj się uczą, jak się dostali i tak dalej.